Cześć, siemano, z tej strony Ratel, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight i wchodzi w końcu to, co planowałem ostatnio z Endmanem, mianowicie Kif, dokładniej Kif, nie powiedziałem całości, Kill Your Friends. No i generalnie mamy tutaj z nami Czesia, Serdosza, Teci i jeszcze, co się stało z twoim nickiem, Landrynę. No i spróbujemy ich dzisiaj pozabijać wszystkich. Mamy ebonitowe memento mori, ale używamy tylko jednego mementa na razie. Później może zmienimy te zasady, zobaczymy. No i mamy taki addony, tutaj nam ułatwią poruszanie się portalami. Nie używamy czerwonych addonów ani czerwonych rzeczy. To w przypadku survivorów są rzeczy. No i mamy takie perki, że mamy skażoną interwencję, zablokują im się trzy generatory. Mamy Remember Me, które zablokuje im bramy. Mamy też zablokowanie w ogóle ich tych przycisków od bram. No i ostatecznie mamy barbę, żeby jeszcze ich namierzać oczywiście cały czas i widzieć. Co tutaj jest? Chyba ta. Możemy zaczynać. No i dobra, oni się tam jeszcze naradzają i tak dalej, my się z nimi później połączymy, jak będzie po wszystkim. Demo Gorgona już raczej znamy, ja też nagrywałem to w tej seryjce takiej krótkiej, w której pokazywałem różnych mordulców, to trwało chyba tylko chwilę. I też nie wszystkich pokazałem, zakończyło się na magiku. Nie pamiętam, co wstawiłem. Dawno były te odcinki, no ale... Jakoś tu pociśniemy. Zrobię co w mojej mocy, żeby ich pozabijać. Jeszcze Landryno nie dała ready. Ja nie wiem, czy będę musiał ucinać. Nie wiem, jak długo będzie się szykować kobieta. Nie wiem, makijaż poprawia pewnie. No i ogólnie będziemy się zmieniać, nie? Często ja będę survivorem. Spróbujemy też innych killerów oczywiście. I na każdym będę chciał wam zademonstrować jedno memento też w ten sposób. Zobaczymy, czy mi się uda, bo na przykład Ghostface'em będzie mi bardzo ciężko zrobić dla was memento, bo nie umiem nim grać totalnie. I prawdopodobnie mecz nim będzie przegrany. Natomiast innymi może się uda. Traperem... no... Nawet. Wielu też nie mamy, ale postaram się ich jakoś ogarnąć na następne nagrywki. Jak będę chciał z nich skorzystać. Także zobaczymy, co z tego będzie. No, i dalej nie ma ready. Halo. O, świetnie. Mamy. W takim razie zaczynamy. Skubani wzięli mi na haki. Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Teraz tylko pytanie, czy mi tych haków wystarczy i czy geny, które sobie wymyśliłem, dobrze oddadzą. Mamy 6 portali. Nie jest to dużo. Tamte geny są zablokowane, jak widzicie, i oni są przy nich zrespieni. Dobra, dobra. Halo. Dobra. No chyba nie ma tu. Ciekawe. Ej, dobrze grają na razie, nie dali mi się złapać mimo tej blokady. Jakim cudem to było kręcone, ja się chcę zapytać, what the fuck? Portal. Gdzie oni kurna są? Wykręcili gena! O nie! Do jakiego rasa zrobili?
Ej, to tego gena wykręcili. Tutaj ktoś biegł. Dobra, mamy. Dobra, mamy Landrynę najpierw. Mam smaka na cukieraka jakiegoś. Ale tam pan brzydko chce kręcić gena, widzę. Żegnam. Okej, okay. I gdzie tu... O, tutaj mamy haczyk, blisko, blisko, dość. Mimo kasacji haków. Okej. Okay. Serdosz gra Jake'iem. Ja po Jake'u bym się spodziewał, że chłop będzie gotowy mi haki psuć. Serdosz lubi grać pod psucie haków. No dobra, on nie ma. Idźmy dalej. Kurde. Niepokoję się, bo nie działa mi jeden addon. Że oni przy portalach są cicho. To jest naprawdę niepokojące. O, potuptał! Nie wytrzymał, nie wytrzymał! Dobra, mamy. Dobra, dobra, dobra. Haczyk. Teraz szybko do tego gena, bo oni go będą kręcić na hama. Ja ich widzę w sumie, dobra, nie ma po prostu powiadomień dźwiękowych, głosowych takich. Chodź, chodź! Dobra, mamy. A ty, pod paletę? Dobra, mamy to. Skubana. Dobra, mamy, mamy. Byle latarki nie mieli. I pod haczyk. Ten haczyk. Pyk. Mamy już 3 żetony, bardzo mi się to podoba. Tamten gem. Tutaj poszedł strzał poważny. Oj, daleko poszedł ten strzał. Ale bieg był. Sprint uskuteczniony. Tutaj jest. Kurnos! Przestańcie mi grzebać! Dobra, tutaj jest. Mamy. Pyk. Wieszamy. Pana Czesława. Szybki teleport do... Zniszczyli mi gena. Tfu, portal znaczy mi zniszczyli. Brzydko. Nie dam wam tego wykręcić. Nie dam wam tego wykręcić. Och. Dobra, i wracamy do gena, bo on będzie... Nie, nie masują gena,
Tyk. Portal. Uuu, zginął! Zginął Czesław, nie zdjęli go, kurde. Tu jest nasza teczka poczciwa, ale my się zajmiemy tutaj kimś innym. Chyba spacja przestała działać, nie wiedziałem ile on tego miał. Serdecz się wyleczył. Widzę cię, widzę cię. Brzydko! Cześć. Dobra, na prawo. No nie! Kurna. Dobra, koniec skakania, bo w taki sposób to my jej nie zawalimy. Dobra. Nie uciekniesz mi. O ty! Dobra. Mamy. Nie wiem, który raz wisi Landryna. Chyba nie drugi. Jeszcze Serdosza ani razu nie powaliliśmy, bo skubany się chowa, no. Skubany się jakoś trzyma. Patrzcie, co tam się dzieje. Nasza barba, przecież nasza barba. Moi drodzy, razem za rączkę chodzą. Ale nasza barba wie. Nasza barba wskazuje nam drogę. Muszę brzydko zawrócić do Gena. O, widzę. Chciałem zawrócić do Gena, by postawić portal, ale trafiłem na teczki. No proszę. Dobra. Nie ma lupowania. Dobra, ale ten, szukajmy najpierw tamtych. Powysiemił, o, ktoś biegł tutaj. A, widzę cię, nieładnie. I co, memento na Landrynie robimy chyba? Aj, blisko, blisko. Dobra, znajdziemy. Znajdziemy ją. Dawaj, dawaj, Landryno, dawaj. Dawaj, nie poddawaj się nam, nie poddawaj się. Dobrze ci idzie. Walcz. Udało się nam to ładnie zrobić. Nie spodziewałem się tego, co prawda. No i coś, wieszamy? Czy memento? Memento robimy! Oj, tak, tak, tak! Spoczywaj w pokoju, Landryna. Lecimy po... teczki, a najchętniej to Serdosza bym upolował i o, proszę bardzo, Serdosz nam wyleciał. Serdosz. O ty, nieładnie. A! Ale czemu teczki się z nami chce lupować? Kurna, gdzie ten Serdosz?
Powiem tak, powalimy ją i szukamy go. Wow! Nie rzuciłem tego. Dobra, mamy. Stara sztuczka, ale działa. Trzeba znaleźć serdosza. Nie powiesimy jej, bo ona już chyba nam umiera, ale może się mylę. Jak kręcił! Jak kręcił, skubany! Tutaj byłeś. Mam cię, mam cię, mam cię, serdosz, mam cię, stary. Dobra, przez okno. Nie, nie przez okno. Będziesz mnie lupował, kozaku. O ty, a co to jest? Co to za umiejętność? A, że chyba jak ściągnie z haka... Nie, nie, nie wiem jaka to jest umiejętność. Jakaś nowa chyba. To jest jakaś nowa. Dobra. Serdusz jest ranny, podwójnie. A Teci wisi dopiero drugi raz. No i mamy go. Barba jednak dużo daje. Gdzie ty mi? Ty ziomek, co puf zrobił? Hej, autentycznie, nie? Ja go tu widziałem. Jak on mnie wyminął? Ktoś wie? No jęki to on ma. Jak on mnie wyminął? Nieźle, nieźle. Udało mu się. Gena poszedł kręcić. I niewyleczony mi spierdzielił? O nie, dobra. Jezu, co jest z nim? Serdosza chcemy. Dobra, mamy cię, mamy cię. Nie uciekniesz, kochaniutki. Dobra. Wieszanko, wieszanko, stary. Ty nam uciekałeś całą grę, widzisz, Czesław przez ciebie zginął od razu pierwszy, nie wiem, pewnie ci jest ciężko z tym na sumieniu, tak mi się wydaje. Uciekinier! Dobra, poszukajmy Teci w takim razie, już nie bądźmy tacy. Oszczędźmy jej. Tych męczarn. O, hello. No nie, dobra. Dam im fory, bo... Pyk. W ciebie celowałam, moja droga, w ciebie, spokojnie. O, kurna. Dobra, wieszamy jeszcze raz serdosza. Serdosz nam się już poddał, widzicie, nawet nie wiesz go. Gdzie jest Teci? Dobra. Wiecie co? To będzie... To jest słabe, to jest frajerskie. Damy jej się uwolnić. I jednego z nich teraz zabijemy. Oczywiście przez hak, nie przez memento. Aha! No on się zabił, a ja chciałem zrobić taki ten turniej, który z nich znajdzie włas przede mną. I ucieknie. A teraz ona nie ma szans. No dobra. Może jej się poszczęści.
No udało się, udało się, dobra, myślałam, że zabiję ją wcześniej, ale się nie udało. Dobra, to idziemy teraz do nich, zobaczymy jak mnie wyzywają za mój, ten, zestaw. Witam bardzo serdecznie. Jak się czujesz, Hikari, że umarłaś z nami? No tak się złożyło, że wpadłaś na mnie dwa razy, to stwierdziłem, o, zabijamy Landrynę w takim razie, moi drodzy. No tak, Landrynę jednak. A Serdus, ty się kurna dałeś zabić. Chciałam, żeby ona się wyrwała i ciebie ściągnęła i chciałam zrobić zawody. Którego z was znajdę po 10 sekundach jakiegoś odliczania i wtedy z nim wyścig do włazu. A ty jej tak naprawdę to nie dałeś jej szans, ale no myślałem, że jest trochę dalej od włazu, więc uciekła mi. Myślałam, że ten, że jak ją uderzę, to będzie musiała się jeszcze czołgać kawałek i ją zdążę podnieść tak przed włazem, albo jej tak zamknę przed twarzą władcza. Ale jednak za blisko ją uderzyłem. A Czesiu co, spacja przestała działać, czy co? Tak, spacja przestała działać. No dobra, także... Cóż, niby bezlitosny, ale nie do końca jeden survivor uciekł przez moje niedopatrzenie i zabawę jedzeniem. Także trzymajcie się, do następnego, cześć, cześć!